kolejna willa, którą udało mi się znaleźć. Zobaczcie, że tutaj zostało trochę wyposażenia. Jest już zdemolowane, ale nadal ma coś w sobie. Na przykład ta drewniana kanapa. I dopasowany do niej fotel. Na środku salonu rowerek stacjonarny. Ktoś prowadził sportowy tryb życia. Albo tylko pełnił funkcję dekoracji, tak często też bywa. Stół drewniany, zobaczcie jaka gruba noga. Wejście na ogród. My jednak zaczniemy najpierw o kurde, naprawdę sporo rzeczy zostało. Aj, szkoda, że to wszystko jest tak zdemolowane już. To kiedyś musiało wyglądać ładnie. Widziałem takie sekretarzyki kompletne. Tutaj jest kuchnia, a raczej to, co po niej zostało. O kurde, a to co? Futryna? Jesteśmy teraz. Weszliśmy do garażu. Część rzeczy już jest zdemontowana. Między innymi miedziane części. O kurde. Taki piękny zestaw porcelany. Toaleta. Tutaj znów jakiś piękny mebelek. I zejście do piwnicy. O kurde, ale widzę, że piwnica zalana. Tak, kolejna piwnica zalana. Czy da się coś stąd zobaczyć? O kurde, ktoś tam wchodził. Ale w jakim celu? Miejsce na wina. Bardzo ładne drewniane deseczki. Bardzo ładne deseczki na ścianie. Narysowane są tam jakieś zamki. Może się uda tam dostać, jednak widzę, że tutaj się rusza wszystko. Dobra, spróbujemy. Krzesła są w miarę stabilne. Krzesła są stabilne, to dobrze, można iść dalej. Tutaj pływa sobie butla z gazem. O, chciałem zobaczyć, co jest na tych deseczkach. Tak, 1985 rok.
drzwi owiniarnie. Tylko Adam, uważaj, bo te schody się mogą złamać. Tak, zobacz, że one się całe ruszają. No. Zobaczysz, co jest, jak obejrzysz mój film. To zawsze, jak jesteśmy razem na filmie, dobra, to czegoś, czego nie widzicie u mnie, wchodźcie na kanał Pepola. Tam znajdziecie całość, albo miejsca, które ja znalazłem. Adaś pominął. Dobra. U góry znowu pełno puszek pozębowym. Była ta sama osoba, była to... Zobaczymy. O, góra już troszeczkę mniej zdemolowana, ale też nie ma za dużo wyposażenia. O kurde, ale piękne kafelki. Powiem, że w opłakanym stanie jest łazienka, ale jest zdobiona bardzo fajnymi kafelkami. Mogę się założyć, że są to włoskie kafelki. Zresztą można sprawdzić. Nie ma napisane nigdzie. Nieraz jest, także może się zdarzyć, że gdzieś będzie opisane. Ale kafelki ładne bardzo. Tutaj można przejść dalej. A może jednak naokoło. Tu kolejne miejsce, w którym koczowali. O kurde, jakie łóżeczko ładne, dziecięce. Drewniane. O, świetna sprawa. Kolekcja piłek, żuberki. Skąd znam tą nazwę, tylko kurde nie wiem skąd. Tutaj ktoś zapalił ognisko chyba. Zajęły się panele. I widzę też tutaj szprycę. Ktoś się czymś kuł, ale czym? Ciężko powiedzieć. Brown. Dobra. Chciałbym jeszcze zobaczyć, czy coś jest na podwórku. Być może jakaś altanka ładna, czy garaż. Może będzie widać z tego okna, tak? Albo wiecie co? Sprawdzimy tutaj. Kurde, nic nie widać. Zasłania nam drzewo. Ale nie widać żadnej altanki. Dobra. Tak. Nie wziąłem latarki. I muszę używać czołowej. Moi drodzy, w tym miejscu zakończymy eksplorację. Już widzieliśmy kolejną willę opuszczoną. W dość strasznym stanie, ale i tak było warto tutaj wpaść i zobaczyć to. Trzymajcie się, do zobaczenia.